Prezentujemy Państwu sterownik pompy jednofazowej 1,4 cala IBOPRES 10. Urządzenie jest wyłącznikiem ciśnieniowym, elektronicznym wyłącznikiem ciśnieniowym, zintegrowanym z zabezpieczeniem przed przeciążeniem oraz przed suchobiegiem. Urządzenie jest wyposażone w czujnik ciśnienia z gwintem 1,4 cala. Na urządzeniu możemy ustawić ciśnienie włączenia, ciśnienie wyłączenia. Maksymalny prąd pobierany przez pompę. Możemy ustawić ciśnienie suchobiegu, to znaczy takie ciśnienie, przy którym urządzenie stwierdzi, że zaczyna być w stanie suchobiegu. Czas opóźnienia w wykrywaniu tego suchobiegu, to znaczy przez chwilę możemy ustawić czas, w którym gdy zaistnieje spadek ciśnienia i ten czas upłynie, to dopiero wtedy urządzenie wyłączy pompę jako stan suchobiegu. Pokażę teraz Państwu, jak programujemy to urządzenie. Programowanie jest bardzo proste. Na wyświetlaczu w tej chwili mamy pokazane ciśnienie aktualne w systemie. To jest 3,42 bara. To jest ten zielony napis. Poniżej jest ciśnienie włączenia zaprogramowane, 2,5 bara. I ciśnienie wyłączenia 3,6 bara. Teraz pokażę Państwu, jak się programuje. Żeby zaprogramować urządzenie, naciskamy przez 5 sekund przycisk SET. Pierwszy parametr to jest ciśnienie włączenia. Możemy go regulować z dokładnością o 0,01 bara. Zostawmy tak, jak było, 0,5. Drugi parametr to jest ciśnienie wyłączenia. Też możemy go regulować o 0,01 skok 0,01 bara aż do 10 bar. Kolejny parametr to jest opóźnienie, po upływie którego pompa się wyłączy, gdy uzyska ciśnienie wyłączenia. My poprzednio ustawiliśmy 0 sekund, to znaczy w momencie, jak pompa uzyska ciśnienie wyłączenia, natychmiast się wyłączyła. Możemy ustawić, że na przykład pompa będzie jeszcze pracowała przez 2 sekundy, tak zostawmy, po uzyskaniu ciśnienia wyłączenia. Kolejny parametr to jest właśnie ciśnienie suchobiegu. To ciśnienie możemy sobie regulować. W tej chwili my ustawiliśmy na naszym urządzeniu 0,5 bara. Z reguły jest tak, że gdy pompa wchodzi w stan suchobiegu, to znaczy zaczyna jej brakować wody, no to ciśnienie tej wody spada. To ciśnienie takie awaryjne możemy zaprogramować. My tutaj w tej chwili zaprogramowaliśmy, że to jest 0,5 bara. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej tej wartości, pompa zostanie wyłączona. Pompa nie zostanie od razu wyłączona, tylko upłynie jakiś czas, opóźnienie tego wyłączenia. I to opóźnienie możemy też ustawić. W tej chwili my nastawiliśmy na 15 sekund. To znaczy musi upłynąć 15 sekund w tym stanie obniżonego ciśnienia, pracy przy obniżonym ciśnieniu, żeby pompa wyłączyła się. Kolejny parametr to jest pobór prądu. Możemy nastawiać ten pobór prądu z dokładnością do 0,01 ampera. Z reguły ustawiamy troszeczkę więcej niż nasze urządzenie pobiera. No tak, żeby niepotrzebnie nie wyłączało się w momencie, gdy tam chwilowy występuje większy pobór prądu. Ustawiliśmy w tej chwili na 9 amper. Nasza pompa pobiera 6 amper. Ta pompa, którą w tej chwili użytkujemy. Tutaj w tej chwili wystąpił stan taki, że nie nastawiałem urządzenia przez czas dłuższy niż 10 sekund. W związku z powyższym urządzenie wróciło do stanu pierwotnego, do tego głównego, do tych głównych wyświetleń, które normalnie jest podczas użytkowania. Jeszcze raz przejdźmy, żeby pokazać, co dalej ustawiamy. Tutaj mamy poszczególne ciśnienia, czas opóźnienia.
naciśnienie suchobiegu, czas opóźnienia suchobiegu, przeciążenie w amperach i teraz mamy możliwość w tym urządzeniu nastawienia pracy okresowej. To znaczy jest to praca, pompa pracuje przez 60 minut, a my nastawiamy czas, w którym będzie wyłączona. W tej chwili jest ustawiona na 30 sekund. Trzeba przypomnieć, że ta praca przerywana jest włączona tylko i wyłącznie wtedy, kiedy czas opóźnienia suchobiegu ustawimy na 0. Tylko wtedy ta funkcja będzie działała. Przy innych ustawieniach czasu suchobiegu na wyższe wartości, czyli od jednej sekundy wzwyż, to ta funkcja nie będzie działała. Jest to funkcja szczególna, raczej nie będzie używana przy normalnym użytkowaniu domowym, tak to nazwijmy. I ostatni parametr, musimy przejść dalej. Jeszcze raz przechodzimy przez cały. O, tutaj możemy wybrać sobie jednostki. Bary, kilogramy na centymetr kwadrat, PSI. Ustawiamy bary, bo to w hydraulice naszej takiej domowej jest najczęściej używana. No i kolejne przyciśnięcie jest powrót do stanu pierwotnego. Ja w tej chwili odkręcę zawór i uruchomimy urządzenie. Ciśnienie spada. Aktualne ciśnienie jest wyświetlane na zielono. I po uzyskaniu ciśnienia włączenia pompa się włącza. Zakręcę zawór. Ciśnienie wzrasta. Przypomnę Państwu, że ustawiliśmy czas opóźnienia na 2 sekundy, czyli musiało upłynąć 2 sekundy po uzyskaniu ciśnienia 3,64, musiały upłynąć 2 sekundy, zanim urządzenie wyłączyło pompę. Przejdźmy może do pokazania, jak wygląda sytuacja przy suchobiegu. Odkręcę zupełnie zawór, tak aby ciśnienie spadło do zera, albo prawie zera. Jako że mieliśmy ustawione na pół bara, no to jest ciśnienie niższe niż pół bara i musi upłynąć ten zadany czas, który tam daliśmy, czyli 15 sekund, aby urządzenie się wyłączyło, traktując ten stan jako stan awaryjny, stan suchobiegu. Ponowne włączenie jest możliwe ręcznie. Najpierw manualnie, potem możemy przejść w tryb automatyczny. Pokażę jeszcze Państwu stan przeciążenia. Pompa, którą aktualnie użytkujemy, ma pobór prądu 6 A. Ja tutaj ustawię specjalnie mniejszy prąd. Ustawimy powiedzmy 4 A. Włączę, uruchomię urządzenie, zobaczymy. O tak. No i powinno teraz już nam wskoczyć na ten główny panel. Tak. Jesteśmy w stanie, znaczy jesteśmy w tej chwili w tym głównym panelu. Odkręcę zawór. Uruchomimy urządzenie. Jak Państwo widzą, od razu zaczęła migać lampka przeciążenie. Po upływie około 10-15 sekund urządzenie powinno
wyłączyć. No i tak też się stało. Wyświetla się komunikat przeciążenie i miga lampka. Ponowne włączenie jest możliwe po ręcznym restarcie. Z tym, że tak, zanim włączymy, to ja nastawię prąd przeciążenia, tak jak tutaj to było poprzednio. Teraz poprzeleciałem jeszcze raz. Tak, i podwyższymy na 9 bar. Nie, 9 amper. Dobra. I włączmy teraz urządzenie. Stan przeciążenia w tej chwili już nie występuje, ponieważ amperaż pompy jest niższy niż zadany amperaż jako przeciążenie. Urządzenie zastępuje tradycyjny wyłącznik ciśnieniowy, manometr, wyłącznik nadprądowy i zabezpieczenie przed suchobiegiem. Należy dodać jeszcze, że urządzenie nasze jest wyposażone, tutaj to Państwu pokażę, w gniazdo, które łatwo możemy podłączyć do wtyczki oraz w kabel zasilający z wtyczką. Czyli nie musimy żadnych dziwnych operacji robić z podłączaniem kabelków. Po prostu wpinamy wtyczkę w gniazdo i drugą wtyczkę pod zasilanie. Jest to proste, przyjemne, łatwe urządzenie w obsłudze.